Notebook LM to jedno z najbardziej praktycznych narzędzi AI na rynku. Pokażę Ci, dlaczego jest tak wyjątkowe i jak w praktyce wykorzystać je w pracy i nauce. Zaczynamy. Notebook LM to narzędzie, które pozwala na znacznie szybsze przetwarzanie informacji, naukę i wykorzystanie ich w praktyce. Zostało stworzone przez Google i daje naprawdę spore możliwości, które zaraz Ci pokażę, ale najpierw czas się zalogować. Możesz tutaj założyć bezpłatne konto. Musisz mieć tylko Google i po prostu logujesz się do systemu. I możesz z niego korzystać. Tak wygląda system od środka, i tutaj kluczowy przycisk to utwórz nowy. Tworzymy sobie nowy notebook, i to będzie takie kluczowe miejsce, w którym będziemy mogli wykorzystać informacje, które mamy i przetwarzać je w wygodny sposób. I pierwszy krok to dodanie źródeł. Co to znaczy? Przesyłamy tutaj pliki, linki do stron, filmy albo pliki audio, i na tej podstawie, na podstawie tych konkretnych plików, System będzie dawał nam odpowiedź. Jest to ogromna zaleta działania tego systemu, ponieważ inne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję działają w ten sposób, że Wymyślają nam często treści albo pobierają z internetu i one zawierają czasami błędy, tak zwane halucynacje. Tutaj system, na podstawie plików, które prześlesz, będzie ci dawać odpowiedź i tylko na podstawie tych plików. Czyli nie będzie tutaj mowy o tym, że pobierze coś dodatkowo, co jest niezgodne z tym, co chciałeś się dowiedzieć. I teraz uwaga, jakie są ograniczenia? Możesz przesłać 50 źródeł, czyli na przykład 50 plików PDF. I ile taki PDF może mieć stron? 50, to 200. Uwaga, każdy plik może mieć do 500 tysięcy słów. Razy 50 daje nam to 25 milionów słów. Licząc na szybko jest to około 50 tysięcy stron. Tekstu, który możesz tutaj dodać i na tej podstawie uzyskiwać odpowiedzi, których potrzebujesz. Na przykład uczyć się nowych rzeczy, czy przetwarzać informacje niezbędne do prezentacji, badań naukowych i nie tylko. Prześlę teraz pierwsze źródło, wystarczy, że kliknę sobie tutaj i dodam jakiś plik. W tym wypadku będzie to badanie dotyczące rynku pracy pod kątem sztucznej inteligencji. Taki plik jest wczytywany i teraz za chwilkę będę mógł z niego korzystać, ale co dzieje się w tym miejscu. Po czytaniu automatycznie do projektu dodaje się ikonka i nazwa. Możemy sobie ją zmienić, czyli na przykład Rynek Pracy 2025. Teraz możemy zrobić kilka rzeczy. Możemy odpytywać system o to, co znajduje się w plikach. I na przykład podsumować pewne elementy. Piszę pierwsze pytanie: Jakie zawody zyskają na znaczeniu w 2025 roku? Napisz w punktach. I teraz system analizuje nasz plik. I daje nam odpowiedź, i przy każdym elemencie mamy źródło. Jeśli kliknę sobie tutaj, to system przeszukuje źródła i zaznacza, skąd pobrał daną informację. Czyli to jest bardzo precyzyjne narzędzie. Tutaj nie ma mowy o wymyślaniu czegoś z właśnie internetu, wszystko znajduje się w plikach. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Możemy na przykład wybrać mapa myśli. Wtedy system Wygeneruje dla nas mapę myśli z wszystkich tych materiałów, która zawiera najważniejsze punkty. Mapa myśli to jest świetne narzędzie, żeby pokazywać jakiś proces w prezentacjach albo uczyć się. No, i to jest naprawdę fajna sprawa. Zobaczmy, jak wygląda. Chodzę sobie tutaj w mapę myśli i mogę podejrzeć, co zostało wygenerowane główne trendy na rynku i każdy z tych elementów jeśli jest do rozwinięcia będzie miał taką strzałeczkę i mogę sobie przejrzeć cały materiał w bardzo przyjemny sposób wizualny możemy sobie również pobrać taką mapę jeśli masz taką potrzebę możemy stworzyć tutaj oś czasu najczęściej zadawane pytania Konspekt kursu. Jeśli tworzysz jakiś program edukacyjny dla nauczycieli, jest to po prostu niezastąpione narzędzie i absolutnie polecam ci, żeby z tego korzystać, bo możesz stworzyć tutaj gotowy kurs na podstawie treści, które przesyłasz. Gotowy Konspekt. Następnie możemy sobie zrobić podsumowanie tego materiału w jak w wizualnej formie. Zobaczmy sobie teraz kilka przykładów. Mamy tutaj. Podsumowanie. Mamy oś czasu, którą możemy sobie przejrzeć, ale to nie wszystko. Czasami jesteśmy w biegu, jedziemy samochodem i nie możemy czytać informacji. Ale mamy tutaj funkcję podcastu. Jeśli kliknę sobie wygeneruj, to system tworzy na podstawie tego raportu podcast. Bardzo naturalny sposób. Dwaj rozmówcy będą ze sobą rozmawiać i opowiadać o tym temacie w ciekawy sposób. Jest to świetny sposób na przyswojenie tych informacji, na przykład w podróży. Możesz dodatkowo wybrać, w jakim języku będzie ten podcast. Jeśli chcesz na przykład uczyć się nowych języków, chciałbyś się osłuchać z jakimś tematem, no to jest to świetny sposób na połączenie tych dwóch elementów. Generowanie podcastu trochę trwa, więc na zakończenie pokażę Ci efekt tego procesu, ale pokażę Ci jeszcze ważne informacje, które możesz tutaj uzyskać. Jeśli potrzebujesz dodać większą ilość źródeł, w dowolnym momencie możesz kliknąć tutaj i je rozszerzyć. Bardzo fajną integracją jest właśnie Google. Dzięki niemu możesz dodać swoje pliki z dysku Google do systemu. Jak to wygląda? Klikam sobie tutaj. Integracja jest już zrobiona, więc wybieram plik przykładowy i wstawiam go do mojej bazy, do bazy źródeł. I teraz ważna informacja. Te pliki w Google mogą zostać co jakiś czas aktualizowane. Być może rozszerza się jakiś temat, zagadnienie, twoje dane firmowe są rozbudowywane, i wtedy, jeśli chcesz skorzystać z takiej notatki, musisz sobie wejść w taki dokument, kliknąć sobie tutaj, możesz zobaczyć, jak wygląda źródło. Tutaj mam, tutaj mam tylko przykładowy tekst, ale kluczowe jest to, żebyś kliknął sobie tutaj. Automatycznie wtedy wykonuje się synchronizacja. Mam wielką nadzieję, że nie będzie trzeba tego robić i system automatycznie będzie to synchronizował. Na ten moment trzeba sobie po prostu kliknąć, żeby ten plik był aktualny. Jeśli oczywiście wprowadzasz w nim jakieś zmiany. Kolejne źródło to YouTube. Możesz kliknąć sobie tutaj i wkleić link z YouTube'a. Wklejam link z mojego ostatniego wywiadu, przesyłam go do systemu. Mogę sobie go teraz podejrzeć i mamy właśnie podgląd i całą transkrypcję czyli przy okazji... Możesz w ten sposób robić bezpłatne transkrypcje do filmów czy też do plików audio, więc to jest kolejne takie ukryte zastosowanie. Zaraz pokażę Ci jeszcze kilka ważnych informacji na temat tego systemu, które pomogą Ci w pracy, jednak chciałbym Ci jeszcze coś zaproponować. Pamiętaj, że to nie jedyne narzędzie AI, które możesz realnie wykorzystać w pracy i biznesie. Jest ich znacznie więcej. Od lat obserwuję rynek i przygotowałem zestawienie najlepszych narzędzi AI, które realnie wykorzystuję, oraz zestaw gotowych poleceń. Jeśli chcesz, odebrać te materiały, to kliknij link w opisie. I teraz wróćmy sobie jeszcze do notebook LM. Gdy masz te wszystkie notebooki, masz te obszary, to musisz wiedzieć jedną ważną rzecz. Jeśli mamy nasz notebook, który stworzyliśmy, czyli na przykład rynek pracy, to ten element korzysta tylko z tych źródeł. Nie ma dostępu do innych, czyli jeśli wejdę sobie na inny projekt, no to tutaj nie ma komunikacji pomiędzy tymi Projektami to są na ten moment osobne byty, więc po prostu musicie sobie to organizować w taki sposób, żeby jeden notebook zawierał wszystkie najważniejsze informacje. Drugie ważne pytanie: czy te dane są bezpieczne? Google oficjalnie informuje o tym, że dane nie są wykorzystywane do ulepszania, do trenowania ich modeli i są bezpieczne. Czy im zaufasz, czy nie, to już zostawiam Tobie. W każdym razie. Tak to wygląda od strony oficjalnej. Notebook LM ma również płatną wersję, która rozszerza możliwości systemu i co nam daje? Mamy więcej źródeł, więcej podsumowań. Zamiast 50 mamy 500 źródeł. No, kto będzie tego potrzebował? Przedsiębiorcy, duże firmy, które mają naprawdę olbrzymie zbiory danych. No i tutaj właśnie mamy możliwość udostępniania tych notatek w ramach zespołu, czyli możemy stworzyć taki notebook, który będzie tak naprawdę wdrożeniem naszego nowego pracownika na, w dany obszar albo przyspieszy im edukację. Widzę tutaj dużo potencjałów i myślę, że ten system będzie mocno rozwijany. Wszystko, co pokazałem Ci do tej pory, jest dostępne w bezpłatnej wersji. Teraz posłuchajmy kilku sekund podcastu. Zaglądamy dziś w przyszłość, konkretnie w przyszłość rynku pracy, opierając się na no świeżutkim raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, Future of Jobs. Tak, to ważna publikacja, oparta na badaniu, wiesz, ponad tysiąca pracodawców. Dokładnie, z 55 krajów reprezentujących aż 14 milionów pracowników. Mam nadzieję, że ten krótki fragment się podobał. Od razu powiem, że faktycznie język polski nie działa jeszcze idealnie. Ale angielski to już jest naprawdę perełka. Brzmi to świetnie. Ale powstaje ostatnie ważne pytanie: A co jeśli nie masz tych wszystkich raportów, danych, dopiero musisz je odszukać, żeby wrzucić je tutaj? Wtedy przydać się inne narzędzie, o którym jest mój kolejny film, do którego cię teraz zapraszam. Zobacz sobie kolejny materiał już teraz.